Halo, halo. Wybiła 21. Jesteście? Napiszcie, czy mnie słychać. Co? Czy wszystko dobrze podłączyliśmy? Czy mnie słychać? O, dzięki, Paweł. To co? Słychać, słychać wszyscy. Cześć i czołem. Oczywiście, aby tradycji stało się zadość, nasz ślimak zakurzony trochę wita was wszystkich. Cześć Kuba, Kamil, wierni fanowie. Jak to odmienić? Wy jesteście z polskiego, dobrzy. Jak to odmienić? Wierni fani czy fanowie? Aż wstyd się przyznać, ale ja tak nie lubię języka polskiego. Historii nie lubiłem. Oj, oj, oj. Nie wiem jak wy. Co to krąży teraz, słuchajcie, tam po necie jakieś petycje o ustny? Jakieś coś ciekawego widzę. Słuchajcie, ja sobie wgram, bo przygotowałem taki pliczek dla was, a ciekawy, może mi pomoże troszeczkę poodpowiadać na wasze pytania. Pliczek dotyczący mięśni, pracy, dźwigni, jakichś takich innych trochę rzeczy niż się w szkole mówi, a może też takich coś trochę mówi. Na pewno jak zrobimy petycję, że nie chcemy pisać matury, to CK powie: Boże, dzieci nie chcą pisać matury, po co mają pisać matury? Rzeczywiście dzieci mają rację. No bo po prostu to jest, dla mnie to są oszołomy niesamowite. Ale dobra, niech tam będzie, zobaczymy. Słuchajcie, dzisiejszy temat nam przyświeca, fani, dobra, wierni fani, no może i tak. Dobra, dobry wieczór, zaczynamy w takim razie. Widzę, że jesteście spragnieni czatu, dobra, piszcie sobie, ja będę zerkał kątem oka. A tymczasem, żeby rozkręcić czat, żeby rozkręcić troszeczkę pytania, dzisiaj troszeczkę o metabolizmie, energii, o tłuszczyku, o cukrze, o ciałach ketonowych, ale także troszeczkę o dźwigniach, od tego zacznę, więc zerknijmy sobie kątem oka. Tutaj jak działają nasze w ogóle mięśnie i kości, cały układ ruchu, mamy tak jakby trzy klasy dźwigni, które mają gdzie indziej punkt oparcia, gdzie indziej ładunek. Generalnie w takiej fizyce powiedzmy ogólnoświatowej, amerykańskiej, jak to mawiają, właśnie mamy punkt oparcia, czyli tak zwany fulcrum, które jest F oznaczane w tym przypadku. Load to jest ładunek, czyli właśnie ciężar, którym będziemy dźwigać, zmieniać. Natomiast AF to jest ta siła przyłożona i właśnie pierwsza klasa dźwigni to jest taka, jak tu widzicie, taki ludzik, gdzie generalnie siła, mięsień powiedzmy ciągnąłby tutaj, tu byłby przyczepiony mięsień, może jako mięsień damy to na czerwono i oczywiście idzie to w dół, no bo mięsień się kurczy, dlatego na punkcie oparcia ciężar będzie mógł być podniesiony w górę wbrew jakiejś tam grawitacji czy czemuś i im to ramię jest dłuższe od tego ramienia, tym łatwiej nam podnosić, albo tym większe ciężary możemy podnosić. W taki sposób, zobaczcie, wasza głowa wam działa, a mianowicie te mięśnie z tyłu, przyczepione tutaj do gdzieś potylicznej części czaszki, dźwigają wam całą tę część czaszki wbrew grawitacji do góry. Oczywiście jak na polskim przyśniecie i te mięśnie rozluźnicie, no to pierdykniecie czołem w ławkę, a wszyscy się wtedy obudzą. A tak to mniej więcej działa, taka pierwsza klasa dźwigni. Inna klasa dźwigni to jest podnoszenie własnego ciężaru na przykład na palcach. Działanie taczki, po prostu, wasze nóżki, paluszki, o tutaj, śródstopie, to jest nic innego jak taka taczka. Tutaj generalnie mamy siłę, to oparcie. Dakota mi też jest obojętne, czy będzie ustny z polskiego, czy nie. Jestem w tak szczęśliwym etapie życia, że mam to w czterech literach, także wygląda to nieźle. Okej. I teraz tak,
Znowu, im dłuższe to ramię i macie dalej przyłożony mięsień, który dźwiga w górę, tym dany ciężar możemy unieść i zobaczcie, że ten mięsień, który się kurczy, dźwigając tu masz przyczep, bo tu jest ścięgno w tym miejscu, on może unieść cały load, cały ładunek, całe ciało do góry i tak to wygląda. Matt Lover, ale kiedyś, Jezu, czy ja miałem ustny, Jezu, nawet pamiętam ten szok i stres, nic nie umiałem, to jak już mówicie o polskim, muszę przerwać, bo to jest, muszę się komuś wygadać. Słuchajcie, pamiętam jak dziś, nie wiem, czy się nie pomylę, ale mnie pilnujcie, wy jesteście na bieżąco, dostałem jakieś antygonę i odprawę posłów greckich, coś takiego. I trzeba by to tam było opowiedzieć o jakimś tle, że w Antygonie generalnie to były rzeczywiste dzieje tych tam antycznych, tych wszystkich tam w tych szatach chodzących, a w odprawie posłów greckich to tak jakby była jakaś alegoria, nie wiem, Polski czy czegoś w jakimś stanie. Nie mam pojęcia, o co w tym chodziło, ale to było jedno pytanie. Drugie pytanie było coś z Mistrza i Małgorzaty, którego nie czytałem, ale generalnie jak miałem czas się przygotować, to ze ściągawki, jak inni odpowiadali, to tam przeczytałem w ogóle ze ściągawki, o czym to jest w ogóle. I coś tam wydukałem o jakimś mistrzu czy o czymś tam. Natomiast trzecie pytanie to było coś z gramatyki chyba. Jakieś tam zdania, 10 zdań miałem i miałem tam interpunkcję wstawić, bo to były takie trzy pytania. Więc generalnie szok w trampkach to była jakaś parodia i w ogóle patologia, ale wtedy egzaminy jeszcze nie były egzaminami wstępnymi na studia, tylko trzeba było jechać na uczelnię i zdawać te egzaminy, więc każdy na maturę to wiecie tam. No, także to, Jezu, to nie było na procenty, słuchajcie, to było jeszcze na jakieś oceny czy coś tam, jakaś masakra. Ja naprawdę już mam parę lat na karku i te wasze matury to jakieś w ogóle dla mnie to już nowość była. Dobra, okej. Lecimy dalej. Także podnosicie nóżkę, właśnie całe ciało na zasadzie takiej drugiej klasy dźwigni, a trzecia klasa dźwigni jest wtedy, kiedy mamy punkt oparcia, siłę w środku i dzięki temu możemy podnieść ciężar. I znowu, im dalej jest ta siła, uwaga, animacja nastąpi, efekt wow, im dalej jest ta siła przyłożona, tym lżej jest podnieść ten ciężar. Czyli najtrudniej by go było podnieść, jak tu byśmy gdzieś przyłożyli siłę. Wtedy ona musi być bardzo potężna, żeby podnieść tak daleko. Kamil, dostaniesz kopa, a mianowicie nie jestem stary, jestem dojrzały. No, niech tak to będzie, dobra? Więc tak działa na przykład nasz biceps, który właśnie tutaj ma przyczep do kości i ciągnie nam tę kość na zasadzie, tu jest gdzieś pewnie siła oparcia, czyli mamy taką odległość, a ciężar unosimy na takiej odległości, dlatego te bicki muszą dość mocno tu pracować, żeby unieść daleko oddalone ciężary, czyli im ktoś ma dłuższe łapy, tym mu ciężej podnosić ciężarki, no po prostu. Sytuacja prosta. Kamil, żebyś się nie zdziwił, rzeczywiście jeszcze ze 3 lata temu, 2 lata temu pani taka w kasie w Carrefourze czy gdzieś spytała mnie o dowód. Stwierdziłem, Boże, ja muszę go pokazać, bo to chyba ostatni raz w życiu, kiedy ktoś mnie już pytał o dowód. No, świetnie. Pan ma bicka, nie. Każdy ma bicka, każdy ma triceraptosa, czy jak to tam mówicie. Mięśnie ma każdy, kwestia jest, jakiej one są wielkości. No, także zobaczcie, że nasze ciało pełne jest ciekawostek, pełne jest dźwigni, czyli kości to tak naprawdę też pewnego rodzaju ukształtowane dźwignie fizyczne, które pozwalają nam unosić, przesuwać, podnosić i tak dalej. Czy podczas tego samego treningu może przejść z oddychania beztlenowego na tlenowe, a z powrotem na tlenowe? Jezu, Natalia, nie wiem, o czym ty mówisz, ale generalnie zawsze można przejść w jedno, w drugie, a tlenowe musi się rozkręcić, ale o tym jeszcze będę mówił. Proszę bardzo, jakich mamy per specjalistów. Perpir, no, generalnie zaraz powiemy sobie o tych energiach, o tych tlenowych, beztlenowych. Tu przygotowałem jeszcze
bo pytań jest mało. Jak na razie jaracie się jakimiś, nie wiem, mięśniami i klatami, więc pytań na temat jest mało. Każdy z was musi na maturę wiedzieć, że tu sarkolemma, to będzie komórka mięśniowa, ma mitochondria, ma miofibryle, ma miozynę, aktynę. Zwróćcie uwagę, na tym zdjęciu Pearson bardzo ładnie to pokazuje, że każda miofibryla, która ma w sobie włókna miozyny aktyny, jest idealnie pięknie otoczona tą niebieską siateczką. Patrzcie, z każdej strony, tu w tym przekroju to świetnie widać, czyli retikulum gromadzące wapń. I też super widać te otworki, te zagłębienia błony, które tworzą kanaliki te. Zobaczcie, te kanaliki wchodzą i otaczają każdą miofibrylę. I jest z kolei świetnie widać o tu. Popatrzcie, każda miofibryla jest nimi otoczona z każdej strony i każda taki kanalik T dotyka siateczki z dwóch stron. Taki element nazywamy triadą i właśnie w ten oto sposób przy takiej depolaryzacji błony, kiedy płytka nerwowa, płytka ruchowa, prawda, tu się wydzieli acetylocholina, mamy depolaryzację błony, to ta depolaryzacja właśnie wchodząc o tutaj, ona dotknie każdej siateczki otaczającej każdą miofibrylę, dlatego każda siateczka wydzieli wapń. Gabriel, tak, ten gigant, tak, to jest jedna komórka, to jest włókno mięśniowe, wielojądrowe, to jest jedna komórka. A to są już tak jakby pęczki włókien, tych miofilamentów, czyli to są już takie pęczki wewnątrz cytoplazmy, takie cytoszkieletowe, można by powiedzieć. No, także tak to niestety wygląda. I żeby wszystkie siateczki, te niebieskie, wydzieliły wapń w tym samym momencie, aby wszystkie miofibryle się skurczyły w tym samym momencie, krytyczne jest posiadanie takich kanalików. Te tubules, tu jest napisane, tubules, takie kanaliczki, które rozprowadzają depolaryzację po każdej siateczce oplatającej każdą miofibrylę. Tyle. Miocyty bardziej, Kamil, stosuje się w stosunku do tkanki tak jakby gładkiej, aczkolwiek rzeczywiście, Kamil, miocyt jako mięśniowa cyt, komórka, też można spotkać, natomiast częściej książkowo mówi się po prostu włókna mięśniowe o komórkach, bo one są zlanymi komórkami, więc de facto są takimi komórczakami, syncytiami, natomiast miocyt jako pojedyncza komórka raczej częściej używa się w stosunku do gładkiej tkanki. Ale oczywiście ja bym tutaj nie negował, nie mam pojęcia, jakby się CKE do tego odniosło. W gładkich wygląda to inaczej, kochani. Gładka komórka jest taka wrzecionowata. Ta ma tutaj jądra, ich nie widać za bardzo, ale te jądra komórkowe powinny być gdzieś pod błoną zepchnięte i ich powinno być wiele, a gładka ma jedno jądro centralnie, a włókna miozyny i aktyny ma pod różnymi kątami, dlatego nie tworzy prążkowania, ale te włókna mogą też wchodzić między siebie, dlatego miocyt generalnie się też kurczy, siła skurczu jest bardzo niewielka, te mięśnie tak słabo pracują, tak niewielką siłę generują, że no nie mają prawa popaść w metabolizm beztlenowy, dlatego ta tkanka nie boli, nie męczy się. Te mięśnie gładkie raczej po prostu pracują tlenowo, bo nie zużywają aż tyle, nie tworzą takiej siły, żeby aż popaść beztlenowe. Trzeba by, Ala, zapytać tu o te nowotwory, czyli takie te mięśniakowe różne zmiany, właśnie już jakiegoś specjalisty, jak to jest z takim nowotworem, bo generalnie, Ala, komórki takie już nie dzielą się, komórki takie syncytialne już nie mają zdolności podziałów, nowe włókna mięśniowe powstają z komórek macierzystych w mięśniach, natomiast gładkie tkanki, jak tam się zachowują i jak to w miocycie jakby była taka zmiana, kurczę, trudno jest mi to powiedzieć, Ala, ale chyba wydaje mi się, z tego co pytasz, że jak duża, to że chyba chodziło ci bardziej o taką komórkę syncytialną, 10-15 centymetrów, takie włókno długie.
Także weź tu Ala doprecyzuj, czy o to chodziło. Natomiast już takie syncytialne, te duże się nie dzielą, tylko z macierzystych powstają nowe włókna. A można powiedzieć, że kanaliki te w wyniku pobudzenia stymulują siateczkę do uwalniania wapnia. Michał, ja bym się nie czepiał takiego stwierdzenia, jasne. Jeżeli z treści, czy z twojej odpowiedzi wynikałoby jednoznacznie, że co to jest to pobudzenie, jakie pobudzenie, że to jest ta fala depolaryzacji otrzymana, stymulują siateczkę do uwalniania wapnia, jak najbardziej tutaj brzmi to sensownie. Czym dokładnie jest sarkomer, Paweł, zaraz pokażemy. Rzadkie są nowotwory tkanki mięśniowej. No, nowotwory generalnie, słuchajcie, najczęściej powstają przy intensywnych jakichś replikacjach, kiedy dochodzi do jakichś zaburzeń, no bo jakieś czynniki zewnętrzne nie bardzo dochodzą do tych mięśni, żeby tam nowotworzyć, ale mamy tu takich hardkorów z medycyny, którzy są bardzo, bardzo ambitni i dużo się uczą i dużo nawet już robią prezentacji różnych na sympozjach, więc może poproszę właśnie, a może zrobilibyśmy taki bielowieczorek, słuchajcie, na temat, co to są gruczolaki, jakieś mięsaki, jakieś inne, czyli typy nowotworów w zależności, czy to są nabłonkowe, mięśniowe, nerwowe, wydzielnicze, jak to się nazywa, oczywiście to jest pozamaturalne, ale myślę, że to mogłoby być całkiem ciekawe, co by na to, nie? Na zasadzie, jak te zmiany, ewentualnie jakie terapie się stosuje, nie wiem, bo ja nie siedzę tak jakby w samej medycynie, w samej fizjologii, czy jakiejś tam, cholera wie, na jakim to przedmiocie dokładnie, cytofizjologii. Biochemicznie my się nie zajmujemy nowotworami jako takimi, tylko mechanizmami enzymatycznymi, a nie takimi genetyczno-fizjologicznymi podziałami, ale jak najbardziej. Kiedy zwiększymy po feriach, Kamil, zwiększymy 2 na tydzień, także też pani Ania może trochę przejmie pałeczkę, też troszeczkę z wami tu podyskutuję na różne dziwne tematy. Dobrze. Czy jeszcze macie jakieś pytania co do samej budowy takiego mięśnia? Poza tym, że Paweł chyba, jeśli dobrze pamiętam imię, przepraszam. Tak, Paweł pyta o sarkomer, ale to zaraz pokażemy. Tak, Klara, chodzi o siateczkę śródplazmatyczną gładką, która tutaj może być nazwana sarkoplazmatyczna. Tu na dole masz na rysunku, o tutaj patrz, sarcoplasmatic reticulum, bo gładka jest magazynem wapnia. Oj, będzie z ewolucji, będzie z antropologii. Pani Ania uwielbia mówić o tym, dlaczego kobieta ma piersi albo w ogóle jakieś takie dziwne teorie spiskowe o jakichś wystających, nie wiem, szczękach albo tyłku, albo pupie, jakieś masakra. Miło mi się tego słuchało i sam się dowiedziałam wielu rzeczy o powstaniu człowieka, o jakichś dziwactwach, typu na co nam są brwi w ogóle, albo coś w tym rodzaju. Dobra. Natalia ma rację chyba trochę. Magnez też jest, słuchajcie, różnym aktywatorem wielu enzymów, wiecie, więc magnez jako tako też pomaga w pracy tkanki nerwowej, więc pomimo, że sam wapń pracuje, Natalia, jako ten bezpośredni sygnał, to magnez w enzymatyce i w funkcjonowaniu tkanek jest też ważny. Na przykład jak macie niedobór magnezu, możecie ogólnie też czuć zmęczenie przez tak jakby spowolniony metabolizm, ale też mieć, jak to się tam nazywa, takie tiki właśnie na tle nerwowym. Nie wiem do końca, na czym to polega, ale na pewno magnez trzeba brać. No i tak, no w ATP, znaczy on bierze udział. Generalnie całe ATP ma stabilność dzięki jonom magnezu, ale także na przykład polimerazy DNA potrzebują magnezu jako kofaktora, na przykład przy syntezie glikogenu potrzebny jest magnez. Naprawdę chyba na pewno, bo wykładam biochemię, ponad 300 enzymów wymaga, słuchajcie, jako aktywatorów jonów magnezu, więc to jest naprawdę szeroko wykorzystywany aktywator do dobrego metabolizmu, ten magnez. Neurolog powiedział mi, że na jeden kubek kawy powinienem brać jedną typową, przeciętną tabletkę magnezu, żeby wyrównać niedobór, bo kawa wypłukuje mocno magnez. Także jak ja piję 5 kubków kawy, to de facto powinienem brać dziennie 5 pastylek magnezu, żeby
podobno według neurologa w szpitalu na WUM-ie, byłem na badaniach jakieś tam, wiecie, te badania okresowe się tam robi, żeby móc pracować i tam neurolog też był, bo my pracujemy z jakimiś odczynnikami, z czymś i dlatego tam wymagają tam jakiegoś neurologa, czegoś tam. No i powiedziałem, że tam jak z tym magnezem, to gościu powiedział, że no generalnie niedobory tego magnezu rzutujące właśnie na układ nerwowy, na jakieś osłabienia pobudzenia mięśni, na ogólne zmęczenia są bardzo, bardzo, bardzo istotne i bardzo pospolite w dzisiejszym świecie. Także tak. Może to mit Kuba? Może nie, neurolog powiedział mi, że wypłukuje, może on też zna to z mitu, dopóki Kuba nie pokażesz mi badań, które potwierdzają, że kawa nie wypłukuje, to nie będę wierzył do końca, że nie wypłukuje. Generalnie dostarcza, nie wiem czy aż tyle dostarcza, na pewno Paulina czekolada ma dużo magnezu, szczególnie czarna czekolada, to wtedy, ale nie namawiam do złego, bo dzisiaj też o glukozie będę mówił, szczególnie o tym, dlaczego na przykład jak żresz glukozę, to ty jesz. Idź szukać Kamil na PubMedzie, jeśli znajdziesz, to może rzeczywiście będziemy tutaj bić w czoło pokłony, bo dlatego, że ulegają, Natalia, odnerwieniu. Jeżeli jesteś mięśniakiem i masz buły jak uda, a bicki, jak to mówicie, i generalnie tam jest, powiedzmy, macie, nie wiem, strzelam, 1000 włókienek, tak, dla równego rachunku, i każde z nich jest unerwione, to dopóki ty wykorzystujesz te włókna, a jak masz lekkie ciężary, jak podnosisz, to nie wykorzystujesz pełni włókien. Dlatego trzeba dźwigać te ciężary, żeby te włókna wykorzystywać, to te impulsy przechodzące pozwalają na to, że generalnie jest to połączenie nerwowo-mięśniowe i te włókna żyją, te włókna się utrzymują. Natomiast jest taki mechanizm, tak jakby chroniący nas przed nadmiernym zużywaniem bezsensownym energii, że jeśli masz dużą bułę, a ty przez długi czas nie korzystasz z pewnych włókien, to włókna, które przez pewien czas, nie wiem kiedy, jak długo, ale po pewnym czasie ulegają odnerwieniu, te płytki przestają funkcjonować, a taka komórka mięśniowa długo niepobudzana i niepracująca, właśnie odnerwiona, będzie zanikała, degenerowała, dlatego te mięśnie się po pewnym czasie, jak nie ćwiczysz, zmniejszają, skóra rozciągnięta zostaje, potem zwisa taki flak, mięsień się lekko, prawda, dlatego jak już rozbudujesz mięśnie, no to potem trzeba je tak jakby podtrzymywać, żeby nie było takiej bardzo mocnej tego, prawda, uwstecznienia. Co tu Kuba pisze? Dobrze. Generalnie bardzo wiele, słuchajcie, tych rzeczy, o których się... Tak samo jak szpinak. Słyszeliście, że szpinak wcale nie zawiera tyle żelaza? Obecne badania potwierdzają, że nie zawiera tyle żelaza. To skąd to? Podobno ktoś się kiedyś pomylił o jeden przecinek i o 10 razy, czy tam o gdzieś źle postawił przecinek w badaniach, bo wychodzą podobne wartości, tylko tam o 10 czy o 100 mniejsze, czy coś w tym rodzaju. I każdy tłuk, bo badania. Tak coś słyszę, ale i że ten szpinak żremy, bo tam jest dużo właśnie jakiegoś tam żelaza czy coś, a wcale tak dużo go podobno nie ma. No, zrywanie mięśnia to będzie chodziło pewnie o przyczepu mięśnia, czyli generalnie raczej ścięgno od kości można naderwać, a zerwać mięsień jako tako, trudno mi jest powiedzieć, co masz, Matt Lover, na myśli, ale można w ogóle pozrywać miozynę od aktyny, poniszczyć, porozciągać za mocno te włókna, to też... Nie wiem, czemu rolowanie mięśni boli, jak są pospinane, pewnie dlatego, że jest tam skurcz tężcowy zupełny i to może generować bóle, a jak takie wciskanie, no pewnie jakieś unerwienia, ale czemu to aż tak boli, to nie wiem.
Michał, myślę, że matloverowi chodzi o to, że jeżeli na przykład masz taki mięsień lekko przykurczony, zmęczony, jak go zbyt intensywnie mocnym ciężarem rozerwiesz, rozciągniesz, no to może pochodzić do właśnie zrywania tej miozyny z aktyną, a natomiast całego mięśnia nie ma jak urwać, bo on nawet przy maksymalnym wyproście, on jest rozciągnięty, no dalej się go nie rozciągnie, chyba że tu, nie wiem, urżniecie sobie ścięgno, przyczepicie do jakiegoś tira i zaczniecie jechać, no, ale to jest jakaś abstrakcja, no, nie wyobrażam sobie, żeby tak mięsień rozciągnąć, który jest przyczepiony do kości, żeby go aż rozerwać na strzępy, to raczej nie ten. Okej, dobra. Na takim zdjęciu powinniście widzieć prążek jasny, wy sobie, a ja już sobie dalej. Tutaj na środku prążka jasnego teraz rysuję, co ja rysuję na czerwono? Napiszcie, co to są te czerwone kreseczki. No to mat chodzi o te urazy po prostu, no. Zerwania białek, niszczenia białek, zrywacie te główki, niszczycie, te białka ulegają katabolizmowi, potem super, nie, Paulina ze znakiem zapytania, trzeba być pewnym odpowiedzi, są to linie Z, czyli właśnie w tym momencie, odtąd dotąd, mamy jeden sarkomer. Widzicie, że on ma długość pi razy drzwi ze 2 mikrometry, to jest naprawdę bardzo mała jednostka i teraz mam nadzieję, że wszyscy widzą, a jak nie, to muszą sobie zobaczyć oczami duszy, że to jest prążek jasny, to jest prążek jasny, a to, nie wiem, na niebiesko, o to jest prążek ciemny. Na środku jest linia M i teraz uwaga, aktyna, na żółto ją narysuję, jest gdzieś pewnie tutaj, przyczepiona do linii Z i tutaj, natomiast na środku musi być na biało, nie wiem, tu gdzieś miozyna. W ten sposób one potem wsuwając się między siebie, kurczą się. A Konrad, ja zawsze mam super tematy, także pozdrawiamy. A zobaczcie, bo tu jeszcze, no oczywiście tak typowo maturalnie, prawda, w jaki sposób to mniej więcej wygląda, ale nie o tym chciałem. Popatrzcie, o tutaj. Takie zdjęcie znalazłem. Zwróćcie uwagę, że mamy zrelaksowany mięsień, czyli tak jakby rozluźniony, czyli no, z niewsuniętymi miozynami i aktynami, prawda? I teraz popatrzmy na ten górny rysunek, na ten sarkomer, o, na to coś. Zwróćcie uwagę, że widać tu rzeczywiście linię M, która utrzymuje miozynę, ale przed chwilą mówiliśmy, że to coś to jest prążek A, prążek ciemny, tak zwany anizotropowy. Zobaczcie, że on na brzegach, o tu, jest ciemniejszy ciemny, tu jest jaśniejszy ciemny, ciemniejszy ciemny, a tu oczywiście jest już jasny prążek, czyli ten prążek będzie prążkiem izotropowym, prążkiem I. A linia Z jest stworzona przez jakieś białko. Tak, jest to białkowe. Nie mam pojęcia z czego dokładnie, ale to jest taki dysk białkowy, który łączy te sarkomery. Także dlatego on się na czarno też, wiesz, Michał, wybarwia, bo generalnie pod mikroskopem elektronowym białka mają tendencję do bardzo ciemnego zabarwienia. Dlatego na przykład na zdjęciach komórek lizosomy są bardzo czarne, no bo tam są napakowane enzymami, dlatego wyglądają takie czarne plamy. To wtedy są lizosomy, peroksysomy, czyli takie enzymatyczne pęcherzyki komórkowe. Dobra, uwaga, dlaczego tu jest ciemny, ciemny, a tu jest jaśniejszy, ciemny? Co? Co się w tej ciemno-ciemnej strefie dzieje? Co tu, dlaczego jest aż tak bardzo ciemne? Kto napisze? Że on nie jest jednolicie ciemny. Jezu, Michał, siema, dawno cię nie było. Flashbacki, ciemny, ciemny, bo miozyna jak tyna, tak. Witamy Michała. Michał, napisz, czy ty studiujesz w końcu już farmację, czy skończyłeś już medycynę, co się z tobą dzieje, bo generalnie udzielasz się u nas na forach, ale... Uwaga, popatrz, to jest strefa nakładania, nazywa się to overlapping, angliści, popatrz, uwaga, aktyna sięga dotąd,
O. Cienka, ona jest jasna, ale jednak jest białkiem. Więc teraz grubasek miozyna, który siedzi tu, bo musi siedzieć w prążku ciemnym, o tu. Sama miozyna jest ciemna, ale w miejscu, gdzie się nałożą miozyna z aktyną, to mamy dwa białeczka naraz. Dlatego ten prążek się przyciemnia. No. Michał, to widzę, masz takie podejście do życia jak ja, że z lenistwa można coś porobić, nie? No. Także tak to wygląda. I zobaczcie, co się stało przy skróceniu. Aktyna w zasadzie spróbuje powtórzyć długości, jeżeli ona wsunęła się aż tu. A popatrzcie, ona była tu od linii Z do końca tego czarnego, nie? I ona się też musi być, coś mi się zepsuło. Czekajcie. I ona też musi być od linii Z, to popatrzcie, że ona praktycznie weszła do samego środka, a nasza miozyna siedzi sobie tutaj, bo musi siedzieć na środku, więc w zasadzie cały prążek czarny stał się jednolicie czarny poza linią M na środku, bo zniknęła ta strefa. Ona często jest nazywana o ta strefa, gdzie jest tylko sama miozyna w środku, jest tak zwaną strefą H. Ta strefa H wręcz zanika. Dobrze. No okej. Tak to wygląda. Pytanie klasyczne, maturalne. Który prążek ulega skróceniu podczas skracania całego naszego mięśnia? Oczywiście widzimy tutaj, mam nadzieję, że widzimy, że prążek ciemny, on zostaje bez zmian, bo miozyna się nie kurczy. Natomiast prążek jasny był taki, a teraz jest taki, więc prążek I ulega skróceniu. Tyle. I zwiększone jest znaczenie zawartości wapnia i magnezu w moczu przy spożywaniu kofeiny w godzinach porannych. Świetnie. Można to nazywać smugą H, ale generalnie H zone po angielsku jest to zwane, Dominika. O tak to się pisze. Polskie nazwy to są zawsze, wiecie, tak jakby mniej czy bardziej zręczne tłumaczenia. Świetnie. Dobra. No i taki mechanizm skurczu, który warto też sobie powtórzyć, to jest co? Przyłączenie ATP, czyli kiedy ATP podchodzi do miozyny, przyczepia się, następuje oderwanie główki miozynowej od aktyny. Hydroliza ATP powoduje, że główka się odgina dalej. Następnie albo przemieszczenie fosforanu na główce, albo tak jak tutaj w ogóle odłączenie powoduje powstanie tak zwanego crossbridge'a, czyli tego połączenia miozyny z aktyną, i oderwanie ADP, odłączenie ADP powoduje właśnie z powrotem dogięcie główki przyczepionej. To jest ten tak zwany power stroke, czyli ta siła wsuwania kursu. No dobrze. To tak mniej więcej tyle z takich typowych pracy mięśni. Natomiast teraz troszkę energetyki. Tak ogólnie w naszym ciele istnieją takie trzy fajne narządy albo miejsca. Jest to wątróbka, są to mięśnie. I jest to nasza ulubiona tkaneczka tłuszczowa. To są miejsca, które bardzo mocno zarządzają tłuszczykiem i cukrem. No dobrze. Ucichł czat. Wszyscy patrzą na rysunki. I teraz tak. Jeśli ja wam powiem hasło glukoneogeneza, to w którym miejscu spodziewamy się glukoneogenezy? Czekam na odpowiedzi na czacie. Jak myślicie, który narząd? Oczywiście jest jeszcze nerka bardzo ciekawa, ale już odpuśćmy sobie nerkę. Gdzie zachodzi tutaj glukoneogeneza?
Na pewno, Paulina pisze w wątrobie, zgodzę się, czyli z różnych organicznych związków, ale maturalnie jest to, ojejku, lactate chciałem napisać, ale maturalnie jest to oczywiście mleczan prawie zawsze dla nas, powstaje glukoza. Oczywiście mleczan musi przejść w pirogronian, a dalej z pirogronianu cofamy się do glukozy. Nie jest to takie typowe odwrócenie glikolizy, bo tam są trzy etapy nieodwracalne, trzeba je obejść naokoło, ale się da. Da się z mleczanu przez pirogronian cofnąć z powrotem do glikolizy. Kamil i Michał, mięśnie nie przeprowadzają glukoneogenezy, aczkolwiek mają na to enzymy i mogłyby przeprowadzać glukoneogenezę. Natomiast energetyka mięśnia, zapaść energetyczna na dół i ATP nie pozwala tak jakby na tracenie energii na to, żeby tworzyć glukozę. Bo zobaczcie, to tak jak wy i wasza matka. Tak, Marta, to po środku to jest liść. I zaraz będziemy mówić o fotosyntezie. Dobra, zaczekajcie, zaczekajcie. Uwaga. A dlaczego, a długo zostaje ten mleczan? A to zależy, to już fizjologa trzeba pytać, ale mleczan zostaje, no chyba już po kilku godzinach może zostać wypłukany w całości, zależy ile. Natomiast oczywiście jak pójdziesz sobie na masaż, kąpiel gorącą, saunę, taka sytuacja, to słuchajcie, co szybciej krew przepłynie. Wszystko, co poprawi ukrwienie po wysiłku, szybciej wypłucze mleczan. Michał, uczenie ma swoje wady. Nie, no Michał, słuchaj, oczywiście są tam enzymy i teoretycznie mógłby ten szlak zachodzić, ale wiesz, popatrz, Michał, na logikę. Tutaj masz glukoneogenezę i glikolizę połączoną z tym redukcją, czyli no, fermentację tak jakby. Zobacz, Michał, będąc mięśniem, idea twoja jest generować energię do pracy. Generować energię do pracy. To jesteś ty. Ty lubisz dostawać kasę i ją wydawać. A to jest twoja mama. Wątroba to twoja mama. I teraz Michał, ty możesz pójść i zarobić 6 złotówek, 6 ATP, żeby stworzyć glukozę. Świetnie. Ale po co wydawać 6 złotych, żeby zarobić 2 złote? Jeśli możesz sprzedać mamusi mleczan, powiedzieć, mamo, mamo, i mama mówi, dobra, dam ci, synku, te 6 zł, stworzę glukozę, a ty jak głupi się szczerzysz, dostałeś glukozę, będzie kolejny ATP. Także niestety mama ponosi straty, ale ona jest gdzie indziej, ona sobie mieszka w środku brzucha, co ci obchodzi. Ty mieszkasz w ręce i ty masz zysk. Bo mięsień w warunkach beztlenowych nie będzie odtwarzał glukozy, bo nie będzie tracił na to energii i zasobów, jak może to zrobić wątroba. Ale co z tego, że wątroba straci kasę? Wątroba to nie mięsień. Dlatego mówiąc tak trochę humorystycznie, moi drodzy, oczywiście, że w mięśniu może zachodzić glukoneogeneza i część mleczanu też może ulegać tam odtworzeniu tego cukru. Jasne, ale to nie jest kluczowy, ważny moment glukoneogenezy. Nerki tak, nerki rzeczywiście tak i wątroba, szczególnie ze względu na energetykę i potrzeby energetyczne. To, co tu przedstawiliśmy, teraz widzicie, to jest tak zwany cykl Korich, to jest właśnie słynny cykl krążenia mleczanu i glukozy w naszym organizmie, tak jakby odwrócenie glikolizy i tak połączonej z redukcją do mleczanu oraz glukoneogenezy. Nie jest to symetryczne energetycznie, bo mniej zyskuję w fermentacji, a więcej muszę zapłacić, żeby odtworzyć glukozę, ale dzieje się to w dwóch miejscach. Dlatego mięsień nie widzi tej dużej straty, a wątroba najwyżej sobie tam dorobi. Zresztą wątroba ze wszystkiego sobie może tam tej energii natłuc, więc nie ma z tym problemu.
Czy co mam? Jaką panterkę mam? Marta się ujawniła. Nie mam pojęcia, co to jest panterka. Dobrze. Także tak wygląda mniej więcej ta nasza glukoneogeneza. Pamiętajcie, że z kolei glukoneogeneza, głównie w wątrobie, tak, to ten. Natomiast jak nazwiecie reakcję glukozy w glikogen? I tu też będzie glukoza w glikogen. W tkance tłuszczowej nie. A partnerkę, ja pierdziu, ja już chyba jestem dzisiaj zmęczony. Dobrze. Kamil, please, weź się tam, Mart, usiądzaj mi, dobra? Glikogenogeneza, świetnie. A w drugą stronę będzie glikogenoliza, która też może zachodzić w tych narządach. Ale uwaga, ciekawostka. Glikogen mięśniowy, który się rozpada do glukozy, ta glukoza nie może opuścić mięśnia. Dlaczego, to się kiedyś dowiecie. Natomiast glikogen w wątrobie, jak jest rozkładany do glukozy, to ona może trafić do krwi. To glukoza jest tą mamusią, która dzieli się, to wątroba jest tą mamusią, która dzieli się ze wszystkimi swoimi dziećmi, komóreczkami, papu im daje, macie glukozę, to ona odpowiada za stały poziom glukozy. Mięsień jest, nie wiem, hedonistycznym egoistą, czy jakkolwiek to nazwać, on się nie podzieli glukozą, on zasie glukozę, a i owszem, ale się nie podzieli. Czy to ma sens? Czy rzeczywiście Bóg wymyślił takiego egoistę w naszym ciele? Czy to jednak ma jakieś znaczenie biologiczne? Czy jak wam się wydaje? Jak wam się wydaje? Musi mieć. Musi mieć. A wszystko ma sens. Uwaga, uwaga, uwaga. Pytanie numer jeden. Czy mięśnie mogą spalać tłuszcze, czyli mogą pobierać kwasy tłuszczowe z tkanki tłuszczowej na przykład, które trafią do mięśnia i mięsień może utleniać te kwasy tłuszczowe, beta-oksydacja, ciąć je i mieć z tego energię, tak czy nie? Chyba tak, chyba tak. Mogą i mięśnie spalają bardzo dużo tłuszczu, a bardzo dużo tłuszczu spalają mięśnie i mogą utleniać one też kwasy tłuszczowe. I teraz uwaga. Problem jest taki, że jeśli wyczerpiecie glikogen z mięśnia i nie ma cukru, to mięsień nie jest w stanie w beztlenowych warunkach wytworzyć ATP. Zresztą żadna komórka w beztlenowych nie jest w stanie wytworzyć ATP, a w sensie mięśniowa, bo tam zachodzi fermentacja. Dlatego jeśli będziecie musieli ratować życie, a skończy wam się cukier, pomimo że macie energię w tłuszczach, to w beztlenowych warunkach nadmiernego wysiłku supramaksymalnego nie będziecie w stanie tworzyć ATP. A na cukrze da się spalać fermentacja i idzie. Dlatego mięsień musi sobie ten cukier zostawić, a nie podzielić się ze wszystkimi komórkami, a potem trzeba ratować życie i koniec. Dlatego tak to wygląda. Oj, Michał, jest taka specjalna lipaza, która jest tworzona przez tkankę tłuszczową i tkankę mięśniową, a która właśnie jest wydzielana na zewnątrz, ona się przyczepia do śródbłonka naczyń włosowatych i właśnie z chylomikronów może sobie ładnie zasysać albo z innych właśnie trawić triglicerydy i pobierać kwasy tłuszczowe. A dobra. A nie ATP bez tlenu, a glikolizy. Dużo glikolizy jest słabe, bo nie odnowisz NADU czy coś. Dobra, uwaga, jeśli chodzi o tę glikolizę, moi drodzy, jeśli chodzi o tę glikolizę, to w ogóle porównajmy sobie oddychanie.
Jak to z nim jest? Bo niestety autorzy, no nie wiem, podręczników, albo jakoś tak, nie wiem, czy do końca ludzie rozumieją, czym są te oddychania, tylko tak powielają takie schematy, które gdzieś tam kiedyś się utarły i tak się to klepie. Tak jak z tym szpinakiem, popajem, ile to jest żelaza. Mamy oddychanie beztlenowe i mamy oddychanie tlenowe. Tlenowe. I teraz nie ma, znaczy wy jak słyszycie beztlenowe, to raczej mówicie fujka, niedobre. A tlenowe, fajne. Jedno i drugie ma zalety, jedno i drugie jest lepsze od drugiego w pewnej kwestii. Słuchajcie. Otóż beztlenowe daje mega szybko ATP. Tlenowe daje wolno ATP. Czyli generalnie jadę sobie z Warszawy do Krakowa Porsche, jest fan, jest dużo kopytko energii, albo jadę sobie starym, nie wiem czym tam, polonezem czy czymkolwiek. Jadę wolno, ale i tak dojadę. Kwestia jest tylko, że to, że szybko tworzę, to z jednej glukozy na pewno wszyscy wiecie, że jest 2 ATP zysku. A tu z jednej glukozy jest aż 30, zależy od przelicznika. Nowa era przyjmuje 2,5 i 1,5 na przenośniki, czyli tam wychodzi 30-32 cząsteczki. Jeżeli przyjmiecie klasycznie starszy przelicznik, taki do uniwersalny przelicznik metabolizmu 3,2, to będziecie mieli około 36 ATP, może być 32 ATP, I don't care, bo to i tak te wydajności są o kant kuli potłuc. Tak czy siak, zobaczcie, dlaczego wszystkie książki i wszystkie źródła i wszystkie odpowiedzi maturalne będą od was wymagać, że tlenowe jest wydajniejsze, bo rzeczywiście wolniej tracicie cukier, uzyskując duże porcje energii. W starym jakimś samochodzikiem o silniku litrowym będziecie jechać wolno, ale spalicie mało paliwa, mając, że tak powiem, wykorzystując to jako energię do dojechania gdzieś. Porszakiem spalicie bardzo dużo paliwa, ale będzie duży fan, bo macie dobrego kopa. Dlatego zaleta szybki boost na natychmiastowe, mocne wysiłki albo wysiłki powyżej 70% wydolności waszej, beztlenowe jest rewelacyjne. Ale z kolei jest bardzo złe, bo zakwasza. Bardzo złe, bo niestety tworzy bardzo niekorzystne warunki w mięśniach. Kwas mlekowy zakwasza wam mięśnie, co spowalnia metabolizm, bo jak pewnie się uczyliście, enzymy pasują, najlepiej pracują w optymalnym pH. Więc jak zaczynacie zakwaszać mięsień, to zaczyna spadać szybkość glikolizy, zaczyna spadać szybkość innych procesów, dlatego ten boost energetyczny nie potrwa długo, bo będzie spowolniony co jakiś czas. Dlatego nie da się od razu pracować na beztlenowym bardzo długo, tylko zaczynacie wysiłek, start, jedziecie z beztlenowym, które się wycisza i potem po jakimś czasie coraz mocniej zaczyna działać. Natomiast jeżeli zaczniecie jakiś wysiłek, to jedziecie, rozkręcacie tlenowe około 2-3 minuty, a dopiero potem zaczyna spadać to oddychanie tlenowe. Dlatego te dwie pierwsze, powiedzmy tam 2 minuty do 3, mamy taki dziwny stan w organizmie po rozpoczęciu wysiłku, gdzie my pomimo, że jesteśmy natlenieni, wypoczęci, zaczynamy jechać na fermentacji, zanim uruchomimy w pełni wszystkie mechanizmy oddychania tlenowego, żeby się uwolniły z tych sprzężeń ujemnych, zwrotnych, z tych wszystkich regulacji, które je tłamszą, żeby to rozkręcić.
Dlatego potrzeba na to troszkę czasu. A potem im dłużej pracujecie, tym się mięśnie męczą, coraz wolniej pracuje przepona, mięśnie międzyżebrowe, coraz trudniej wziąć wdech, coraz mniej tlenu, mięśnie puchną, nachodzą wodą, uciskają naczynia krwionośne, zaciskają dostęp do tlenu, dlatego to spada, 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 to żeby nadrobić beztlenowe, a im więcej beztlenowego, tym bardziej boli, tym bardziej się zakwasza, tym bardziej się niszczy, tym znowu bardziej puchnie, bardziej zaciska, no i w pewnym momencie padniecie, bo nie dacie radę tego doogarnąć. Tak, 7UX42, jeśli czujesz flow biologiczno-chemiczne, to rzuć robotykę. Jeśli jesteś beznadziejny z biologii chemii, to może nie rzucaj tego, bo to ci da chleb, a ciężko będzie się dostać na medycynę. Dobra. A teraz o tym, widzę tu, Michał porusza temat. Ha, Klara, nie wiem, ile powinien trwać dobry trening. Są różne rodzaje treningów, trening siłowy, trening wytrzymałościowy. To zależy, co chcesz osiągnąć, czy kondycję, czy duże buły, czy coś tam. Są jakieś chyba treningi przerywane, czy coś takiego. Nie znam się na tym, spójrzcie na moje rączki. To ja nie z tych. Nie to, co Kamil tutaj. Tak, Kamil? Dobra, słuchajcie, coś o tym Nadzie. Jeżeli macie tę słynną glikolizę, czyli glukozę przeprowadzacie w pirogronian, to teraz pojawia się mały problem. Bo to, że mamy ATP, super, fajnie. Tylko to, co piszecie, że zaburzacie pulę NADU, bo powstaje wam zredukowana forma NADU. Z jednej strony to fajnie, bo to jest energia zmagazynowana w jakiś sposób. Nie jest to energia użyteczna dla komórki, jest to energia tego potencjału oksydoredukcyjnego, także dopiero przemienić ją na energię użyteczną możemy na łańcuchu, tworząc gradient protonów, tworząc ATP. Super, ale teraz popatrzcie. Z jednej strony pirogronian jest łapany do mleczanu, żeby właśnie odnowić te pule ATP i tego się uczymy, te pule NADU i tego się uczymy, że właśnie ta fermentacja zachodzi po to, aby odnawiać pule NADU. Ale zwróćcie uwagę, mamy mitochondrium. I teraz zobaczcie, równocześnie ten NAD jest przenoszony do mitochondriów. Są dwa mechanizmy przenoszenia, oparte na właśnie tak zwanym czułenku glicerolowym albo asparaginianowo-jabłczanowym. Tak czy siak ten NAD może się dostać z większymi czy mniejszymi stratami do środka, do macierzy. I teraz co się dzieje? Wiecie doskonale, że tu jest tak zwany łańcuch transportu elektronów, często zwany łańcuchem oddechowym. I ten NAD na tym łańcuchu się utlenia, czyli regeneruje się ta forma utleniona. I zobaczcie, to jest w ogóle majstersztyk, to w ogóle planował naprawdę ktoś z głową. Czekajcie, zobaczę, czy tu nie ma jakiegoś pytania co do tego, co robię. Zaraz dokończymy na tablicy. Czy nazwa pirogronian pochodzi od pierogów? Same przerwy między stag. Natalia. Myślę, że nie od ruskich pierogów, tylko od tych z jagodami. A mleczan od mleka. Też bym coś zjadł, Jezu, dopiero teraz uświadomiłem sobie, że jestem głodny. Mordeczki, wiecie, co się doskonale dzieje, jak zasilę łańcuch w elektrony. Tu zaczynają pojawiać się protony w dużej ilości, bo łańcuch zaczyna działać. I teraz to, czego się uczycie w liceum, to jest to, że tu będzie sobie syntaza ATP, grzybek, i te protony wracając będą tworzyły ATP.
i ATP będzie na wymiankę z cytozolem, będzie tu przenośnik, gdzie ATP idzie do cytozolu, a jednocześnie z symportem ADP wraca. I w ten sposób komórka wyrównuje pulę, że nigdy nie zabraknie substratu, ani nigdy nie przesadzicie z produktem, bo jeżeli jeden substrat wejdzie, to jeden produkt wyjdzie na wymiankę, jak w monopolowym po 23. Jeden wchodzi, drugi wychodzi. Dlatego nigdy nie będzie tam tłoku, ani nigdy nie zabraknie klientów. Ma sens. Dlatego ATP z ADP jako substrat i produkt będą utrzymywały ciągłość zachodzenia wydajnego oddychania ze względu na po prostu taką zwykłą, prawda, tą chemiczną substrat-produkt. Jak jest NADH transportowany skutecznie? Iza, to trzeba by już na studia wejść, żeby wiedzieć, jak to jest transportowane. Uwierz, że jest. Dobra, przestańcie na razie pisać, zaraz dopiszecie. Michał, tutaj popatrzcie, Michał pisze, no jak nie będzie tlenu, to nie będzie akceptorów. Tak, jeżeli rzeczywiście zaczyna brakować tlenu, który musi przedyfundować tu do Matrixa, do środka, i tutaj tego tlenu Wam zbraknie jako ostatecznego akceptora, to po prostu oksydaza nie będzie miała na co zrzucać elektronów, zatrzyma się ruch elektronów i NAD przestanie być utleniany, i po prostu NADH zacznie się gromadzić, ale nie może się gromadzić, bo stanie glikoliza, dlatego wznowi się produkcja mleczanu, obniżenie poziomu tlenu, obniżenie jakości łańcucha, obniżenie utleniania NADU, nadmiar NADU zostaje tutaj, dlatego żeby się nie gromadził, a żeby nie zbrakło tego, zaczniemy przeprowadzać mocno fermentację. Stąd właśnie taka zależność fermentacji z tlenem. Ale jeszcze chwilkę. Uwaga. I teraz hit sezonu. Jak już chcemy być tacy cool z mitochondriami. Uwaga, uwaga. To, że istnieje gradient protonów, super. Jest syntaza, jest ATP, ale super. Ale w 2012 roku opisano generalnie już w pełni takie dwupodjednostkowe, dwudimeryczne, można powiedzieć, białko transportujące, które, uwaga, korzysta z gradientu i przenosi pirogronian. Czyli de facto, co się dzieje? I teraz się skupcie, nie piszcie na czacie, tylko się skupcie. Kamil, nie rozpraszaj tutaj tłumu. Uwaga, jeżeli ja zaczynam wysiłek i powstaje NADH, bo powstaje w glikolizie, ciekawostka, ATP jest inhibitorem glikolizy. Dlatego jeśli mięsień zaczyna pracować i spada bardzo mocno pewna pula ATP, która w cytozolu istnieje, glikoliza się nasila, spadek ATP, nasilenie glikolizy. Zatem jak glikoliza się nasila, dlatego te pierwsze minuty są na fermentacji, powstaje dużo NADPH, który oczywiście idzie w mleczan, ale też idzie do mitochondrów. I co się dzieje? Łańcuch zaczyna przyspieszać, gradient zaczyna być coraz mocniejszy, ATP powstaje coraz intensywniej, zasila ci mięsień, czyli nie dość, że glikoliza daje ci 2 ATP dla mięśnia, to jeszcze mitochondria zaczynają wypluwać ATP coraz intensywniej, dlatego glikoliza się osłabia, coraz więcej ATP, dlatego fermentacja zaczyna powoli spadać, ale jednocześnie jak ten NAD zasila, popatrzcie, łańcuch, tworzy gradient, to ten gradient zaczyna niejako zasysać mocniej pirogronian do środka, czyli zabierać pirogronian z fermentacji, dlatego fermentacja dodatkowo słabnie, bo substrat fermentacji jest mocniej zabierany do mitochondriów przez ten gradient, dlatego mocniej idziemy ze szlakami tutaj, więcej ATP, więcej łańcucha, a im więcej łańcucha, tak jak puścicie kuleczkę z góry, ona coraz mocniej, im więcej łańcucha, tym więcej protonów, my się uczymy, tym więcej ATP.
Tak, ale też większa moc zasysania pirogronianu. I dopóty to będzie zasysało i zabierało fermentacji, że fermentacja nie będzie miała szans się przebić, dopóki po prostu nie zaczniemy osłabiać brakiem tlenu tego wszystkiego, że już ten łańcuch będzie wolniej pracował, wtedy słabnie zasysanie pirogronianu i wtedy mocnieje, chciałbym powiedzieć, mocnieje fermentacja, zastępując to wszystko. To jest tak zajebiście wszystko logicznie ustawione, że to się w głowie nie mieści. Jak idealna waga, gdzie jeden proces jak przeważa, to drugi zaczyna osłabnąć i na zmianę. No jeżeli teraz zatrzymacie się, koniec wysiłku, nie ruszacie się, rozkręcone cała machina daje dużo ATP, a to ATP przestanie być zużywane, bo mięsień przestał pracować. Oczywiście będzie zużywane, ale w mniejszej ilości. I nagle co się zaczyna dziać, jak to ATP zaczyna zostawać, bo ono nie znika w nanosekundzie, ono kilka minut się utrzymuje. Zacznie hamować glikolizę. Przestajecie pracować, glikoliza słabnie, ta przemiana słabnie, łańcuch jeszcze bardziej słabnie, pirogronianu mniej, zasysania mniej, słabnie synteza ATP i wszystko wraca do stanu bardzo wolnego, takiego pyrkania, na wolnym ogniu buzuje tam plum, plum, zupeczka, a nie hajcujecie na maksa. Dlatego to jest mega, mega uważam ciekawe, co tu się dzieje. Dobra, teraz popatrzę, co Kamil tutaj. Dobra. Żeby nie było, muszę znowu powiedzieć, 7UX42. Podczas robienia doktoratu miałem taki fantastyczny przedmiot jak statystykę. Przez cały rok trwał. Z takim dziaduszkiem fajnym. I ten dziaduszek na tej statystyce, wiecie, ja już byłem troszeczkę starszy, bo ja nie poszedłem na doktorat od razu po studiach, ale nie wiesz co robić, to zrób sobie doktorat. I siedzą te młodziki wszystkie i notują. A dziadzia robi całki podwójne i macierze. Kuźwa, siedzę, semestr, on coś tam liczy, jakieś kuźwa całki, macierze, nie mam pojęcia, o co w tym chodzi w ogóle. Coś staram się zrozumieć, przepisuję. I w pewnym momencie ja podnoszę rękę, a taki młodzik obok, nie, ja ci wytłumaczę, ja ci powiem, jak tam nie rozumiesz. Ja mówię, ja nie o te całki chcę zapytać. A dziadzia, o, mamy wreszcie pierwsze pytanie w semestrze. No przecież nikt nie pyta, każdy tylko przepisuje, ma to gdzieś. No słucham. Ja mówię, wie pan co, panie doktorze? Mówię, po co my się tego uczymy, tych całek? To jest statystyka, a nie jakaś matematyka, mówię. Po co nam te macierze i tak dalej? O, bardzo dobre pytanie. Ja mówię, wie pan, mamy programy, statystyka i tak dalej. Ja mówię, na oczy nie widziałem tego programu. Mówię, nie wiem, jak dane wprowadzać, co tam kliknąć. Ja mając doświadczenia, robiąc doktorat, robiąc jakieś miliony danych, ja potrzebuję narzędzia, żeby to obrobić statystycznie i wnioskować, a nie tam całki. To bardzo dobre pytanie, bo wie pan, jak pan pozna dobrze te całki, podwójne te macierze, to będzie pan wiedział, jak działają algorytmy tego programu, który panu wylicza to wszystko do publikacji. Ja mówię, ale po co mi to znać? To chyba za to informatycy wzięli pieniądze, żeby to działało. Czy ja kupując Mercedesa w salonie, uczę się, jak działają tłoki, jak działają układy scalone na bezpiecznikach. Ja mam to w poważaniu. Ja mam wsiąść, nacisnąć guzik, tryb sport i jechać. To jest dla mnie użyteczna wiedza. Więc na cały rok statystyki mieliśmy jedne czy dwa spotkania dwugodzinne przy komputerze, gdzie pierwszą godzinę trwało uruchamianie komputerów, a drugą godzinę trwało, dostaliśmy kartkę, mieliśmy to, co na kartce przyklepać do programu, nacisnąć Enter i powinno to, co na kartce wyjść na programie. Jest, byliśmy świetni ze statystyki. Słuchajcie, to tak właśnie odpowiadając 7UX42, tak, można być smutnym człowiekiem, licząc całki, ale nie wiem, komu to się przydaje w życiu. Może są zawody, gdzie rzeczywiście to jest użyteczne, ale nie wiem. A fosfokreatyna, czy jest w mięśniach gładkich?
Dobre pytanie. Nie wiem, czy jest w mięśniach gładkich fosfokreatyna. Na pewno jest w mózgu, na pewno jest w mięśniach poprzecznie proszkowanych, w sercu, ale czy w gładkich? Dobre pytanie. Sprawdzę pizza bezdrożdży. Spróbuję to znaleźć. Nie kojarzę, żeby one miały potrzebę w ogóle fosfokreatyny, bo ich praca jest tak słaba, że wystarczy tlenowe, ale rozumiem, pizza bezdrożdży, że chcesz mieć fosfokreatynkę na zryw jelit. Jak zobaczysz drwala na reklamie jelita zaczynają ci jechać, to wtedy fosfokreatynka ci da boosta perystaltyki. Co tu Kamil jeszcze pisze? Dobra. No, ale Natalia, przecież cykl Krebsa i pomostowa dzieją się bez tlenu. Dokładnie się dzieją bez tlenu. Tylko dlatego to są etapy oddychania tlenowego, ale jedynie łańcuch zużywa tlen. Tak, Iza, ATP działa jak sprzężenie zwrotne ujemne, a ADP, a mocno AMP działa jako aktywator w ogóle. Także tutaj jest sprzężenie tak jakby zwrotne na zasadzie allosterycznego aktywatora, nie inhibitora. Dobra. Serce może mieć zakwasy, oczywiście. Tylko, że jego tryb pracy nie pozwala na taką pracę beztlenową. Aczkolwiek, jeżeli przesadzicie z tętnem i zbyt szybko, zbyt mało czasu dacie na odpoczynek, to może serce zacząć kłuć, boleć, zakwas. I serce też rośnie normalnie, jest podatne na hormony anaboliczne. Także może się przestać mieścić, buła ci rośnie, ale serce ci rośnie, może się przestać mieścić w worku osierdziowym albo ocierać o niego. A 7UX42, napisz do nas na kontakt na ofcourseedu.pl. Damn. Dobra, skończyły mi się komentarze. Nie wiem, o czym mówić, bo już Kamil stwierdził, damn, końcówka. Myślę, że się tematy wyczerpały. O, Ernest coś pisze. Witamy, witamy. Także tak jest z tą energetyką. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę coś o tłuszczykach powiedzieć, jak chcecie, chociaż już jest po 10, ale generalnie, no generalnie to już mocno w biochemię zaczniemy wchodzić, więc myślę, że oczywiście pamiętajcie, że ta beta-oksydacja, która tworzy acetyloenzym A, może właśnie tak jakby. W wyniku jej zachodzenia w wątrobie mogą powstawać ciała ketonowe, które są wysyłane też do mózgu, do mięśni. No ale to już takie szczególiki. Tyle chyba na dzisiaj. Chyba, że macie jeszcze jakieś pytanie, jakiś pomysł, jeszcze sekundę tu zostanę, bo już po 10. A jestem przez was głodny, bo mi przypomnieliście, że trzeba jeść. Gabriel z układem mięśniowym, jak to. Trzeba być polubionym, zawsze, always. Jak się uczyłem na studiach, a ja się uczyłem w ogóle na studiach, ja generalnie pamiętam studia z innych aspektów niż nauka, ale tak, no jak się uczyłem? No, ja w ogóle, dobra, jak już chcecie, to teraz trochę poza bielowieczorkowo, że tak powiem, wywody. Ja generalnie studiowałem w dwóch miejscach, na polsku, na tym, na papieskim wydziale teologicznym. Don't ask. Tam studiowałem tak jakby organistykę kościelną, dyrygenturę chóralną i trochę wokalu i grania na organach, bo byłem przez długi czas organistą w kościele, nie pytajcie. Super robota, naprawdę, bardzo fajnie grało się, śpiewało, było nice. A jednocześnie studiowałem na biologii, więc to było takie, wiecie, latanie z miejsca na miejsce. Jeszcze w kościele się grało, żeby dorobić, więc to w zasadzie, jak wychodziłem o świcie, wracałem wieczorem. Więc tej nauki to było, nie bardzo ją pamiętam, ale no, ja na przykład, jak się uczę, Kuba, jestem kinestetykiem i wzrokowcem. Ja muszę chodzić, ja biorę książkę i chodzę po pokoju i wszystko mam w głowie. Jak tylko siądę albo się położę, dupa, nic, nic nie wchodzi.
Jeśli już mam siedzieć, to muszę sobie coś rysować, pisać. O, ja muszę mieć ruch. Ucząc w szkole, miałem taki łańcuszek na kluczach i tak chodziłem i tak sobie go zawijałem, on się tak zawijał na palec i tak go spuszczałem i znowu hop, zawijałem i spuszczałem. Ja tak chodziłem po całej klasie, machałem tym łańcuszkiem. Wszyscy musieli unikać, jak przychodziłem, ale wtedy pozwalało mi się to skupić, mówić, więc ja generalnie muszę się ruszać, machać jak małpa, bo jak siądę tak, no way, no way. Więc może popróbujcie nie leżeć w słuchawkach tylko i coś czytać, ale na przykład zacząć chodzić sobie, może to wam pomoże. Musi być, Michał, serce unerwione, przecież układ współczulny i przywspółczulny reguluje pracę serca, więc masz tutaj jak najbardziej unerwienie, ale oczywiście samo generowanie impulsu pochodzi, tak zwane jest tym autonomiczne, tak, z samej ściany mięśnia, węźle zatokowo-przedsionkowym. Co wyjaśnić boksydację? Nie wiem, co to jest, Kamil. Pierwsze słyszę. Tipy i protipy. Czy jest pan wykładowcem? Tak, ja mam wykładowiec. Zapraszam na WUM Warszawa, drugi rok biochemia, wydział lekarski i stomatologiczny obsługujemy. Oczywiście, Paulina, że jest szansa się dobrze przygotować do matury. Paulina, takie rzeczy to ja robię, wiesz, późno w nocy po dużej ilości pewnych trunków, a nie na wizji przed młodzieżą. No way. Cześć, Michał. Po co ci Paweł Traczyk do matury, Chryste? Dobra. Kuba, to ja... Inaczej proponuję, nie podstawiać bieżni pod biurko, tylko po prostu iść na bieżni i sobie odpalić filmy na komórce. Dobra. Wiecie co, Michał, właśnie, fiszki, Michał mówi. Miałem też takiego ucznia, on teraz już jest lekarzem gdzieś tam w Niemczech, bo tam wyemigrował i mówi, że tam jest bosko. A generalnie on robił tak, że on sobie, jak powtarzał całą biologię, to sobie zapisywał hasła na fiszkach i oblepił cały pokój tysiącami fiszek, a potem przed samą maturą łaził i mówił, dobra, to mięśnie coś tam, okej, okay, umiem, ściągał, wywalać, to odpowiadał sobie, umiem, to hormon taki, robi to. I zdejmując ostatnią fiszkę, siadł i powiedział, jestem zajebiście przygotowany do matury. To mu uratowało psychikę, stres, nie wiem, ale ile to jest roboty z tym. Panie, trzeba, jak żyć? Nie wiem, jak ty, Michał, robiłeś fiszki, ale... O beta-oksydację mu chodziło. Ja już jestem zmęczony. Mogę zaraz wyjaśnić jeszcze beta-oksydację na koniec. Nie ma problemu. Siema, dziadu. Przestańcie już pisać. Mówienie na głos też. Wiecie, co jest najlepszym? Wiecie, co jest najlepszym sposobem rzeczywiście, żeby się najlepiej nauczyć? Wytłumaczyć to komuś. Kuźwa, mogę się uczyć biochemii, czytać, uczyć się, ale dopóki nie stanę przed studentami, nie poprowadzę seminarium, żeby tego ich nauczyć, to po prostu po jednym takim seminarium wszystko już na wieki wieków mam we łbie. No do tego mam, ale... Sam, jak się czyta, naprawdę, może warto się spotkać z kumplem i spróbować mu opowiedzieć temat, wyjaśnić temat, albo na zmianę. Kuźwa, to jest taka podobno świetna metoda, tylko nie wiem, czy na to ma czas. Dobra, Kamil, ciebie nikt nie chce słuchać. Więc beta-oksydacja, tak na koniec, ogólnie, dlaczego nazywa się beta? Ja to zrobię na najprostszej beta-oksydacji nasyconych kwasów tłuszczowych. Macie grupę tu COOH. Pamiętajcie, że w każdym różku jest węgiel, prawda? Bo tak się to zapisuje. I teraz uwaga. Kiedyś, teraz nazwiecie to węglem, jak to chemicy młodzi, to jest węgiel pierwszy, to jest węgiel drugi, to jest węgiel trzeci,
to jest węgiel czwarty, to jest węgiel i tak dalej do samego końca. Natomiast kiedyś węgle nazywało się inaczej, a mianowicie to była grupa funkcyjna karboksylowa, to był węgiel alfa, beta, gamma, czy tam jakoś tam i tak dalej, aż ostatni węgiel był węglem omega. Dlatego jak macie 1, 2, 3, licząc niepoprawnie, tu wiązanie podwójne, to macie kwas omega 3, czyli źle licz i po trzecim od złego liczenia macie omega. Tak czy siak, jak to działa? Chodzi o to, że najpierw następuje tu dehydrogenacja, czyli uwaga, ja to troszkę sobie rozpiszę inaczej. Takiej beta-oksydacji muszą ulegać kwasy aktywowane, czyli generalnie tu jest grupa CO, koenzym A napiszę, czyli generalnie to są takie, tak jak acetylokoenzym A. I teraz tak, najogólniej rzecz biorąc, popatrzcie. Te literki mi są niepotrzebne. Potrzebny mi jest trzeci węgiel, czyli węgiel beta, bo Kamil, jak się domyślasz, ten trzeci węgiel będzie właśnie nadawał mi nazwę beta-oksydacji. Cześć Marcin. Marcin też był naszym kursantem, miło Cię widzieć, słyszeć. Uwaga, więc najpierw następuje, w dużym skrócie, chemicy młodzi, dehydrogenacja, tworzy się tu wiązanie podwójne, następnie jest hydratacja, czyli dołączenie wody, więc jak chemicy młodzi wiecie, jak do takiego układu dołączycie wodę, to w jedną pozycję pójdzie OH, w drugą pozycję pójdzie wodór. Pewnie wy to robicie zgodnie z jakąś regułą Markownikowa, czy tam kogoś, jakoś to się tam na chemii nazywa. I tak samo jest tutaj, enzym zlikwiduje to wiązanie tu, tu doda wodór, a tu doda grupę OH, czyli stworzycie takie coś. Następnie jest oksydacja na węglu beta, czyli beta-oksydacja, czyli przy trzecim węglu z grupy hydroksy robicie grupę keto, czyli alkohol w środku łańcucha do aldehydu w środku łańcucha. Macie coś takiego, a następnie tu przetniecie to i powstanie wam acetylokoenzym A, a tu się utworzy kolejna grupa karboksylowa z koenzymem A i w ten sposób to będzie węgiel pierwszy, drugi, trzeci. Skróciliście łańcuch o dwa węgle. Skróciliście łańcuch o dwa węgle, dlatego mamy acetylokoenzym A i o dwa węgle mniej. I znowu wprowadzamy podwójne, woda, oksydacja, cięcie. Podwójne, woda, oksydacja, cięcie. I taki cykl właśnie zachodzący w mitochondriach. Przy dłuższych łańcuchach niż 16 węgli zachodzi on w peroksysomach. Jak zejdziemy do palmitynianu, wrzucamy przez przenośnik karnitynowy do mitochondriów i tam zaczynamy właśnie te cztery etapy cięcia, 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 cięcia. A każdy acetylokoenzym A do krepsa, energy, energy, energy. I tak właśnie mamy energię. A dodatkowo przy beta-oksydacji, na przykład przy każdym takim jednym czteroetapowym cyklu, gdzie powstaje acetylokoenzym A, powstaje wam jeszcze zredukowany FAT i zredukowany NAD H. I to gdzieś też było w jakimś tam opisanym zadaniu, nie wiem czy ze zbioru, czy z matury, właśnie co się może dziać z tymi, one powstają w macierzy, pamiętajcie, co się z tym może jeszcze dziać? Nie dość, że acetylokoenzym A zasila wam Krebsa, to jeszcze to od razu zasila wam łańcuch i jeszcze więcej kręcicie. Więc ciekawostka, z jednego kwasu palmitynowego, czyli C, on jest 16-węglowy, bo jest C15 tam po COH, dostaniecie około 129 ATP. Szok w trampkach. Oczywiście używając przelicznika 3 ATP na NAD i 2 ATP na FAT. To tyle, Kamil, bo wstąpiłeś na niebezpieczny temat biochemii, więc ja tu mogę długo i namiętnie. Dobra. Tyle na dzisiaj chciałem.
Zobaczmy, kto tu jeszcze pisze. Jeszcze przeczytam sobie czat, ale już o niczym więcej nie będę wam gadał. Kamil, tak, Markownikowa. Generalnie beta-oksydacja to dla wątroby jest zarezerwowana, mięśnie też mogą korzystać z kwasów tłuszczowych, także można powiedzieć, że w mięśniach też, ale... Kuba leci, Kamil leci, wszyscy lecimy. Dobranoc, kochani. Nie, Michał, oni nie wiedzą, co to sucharek na koniec. Kamil może się pożegnać, bo Kamila dostałem właśnie od Michała i spółki, jak byli kursantami, na koniec kursów, także czułkiem ci macha. Natomiast era sucharów już chyba minęła. Nie wiem, Michał, ja się chyba zestarzałem i już sucharów tak nie płodzę na poczekaniu, ale jak znasz jakiegoś, to dawaj. Kamil, nie wiem, czy to było śmieszne, czy już żałosne, ale niech będzie, że to był suchar na zakończenie. Trzymajcie się, kochani, ja ścieram tablicę, idę do domu coś zjeść. Także do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.